bez niej wiele osób nie potrafi żyć. Kawa jest z nami wszędzie i to z nią zaczynamy dzień. Przy niej spędzamy czas na rozmowach z przyjaciółmi. Często zadajemy sobie pytanie, jak zaparzyć smaczną, pyszną, aromatyczną kawę. W tym temacie pomoże nam sam mistrz świata Heider Adams, który wygrał zawody w Berlinie w tym roku i pracuje w jednej z księgarni kawiarni w Płocku. Przygotowuję sobie karafkę Chemex. Muszę wyjąć sobie filtr i wsadzić go do karafki. Potrzebuję zagrzać sobie wody. Woda musi być gorąca, około 97 stopni, 98. Trzeba przelać obficie filtr. Tak z pół litra, myślę, że wystarczy. Do parzenia kawy jest nam bardzo ważna. Bardzo ważny skład wody potrzebny. Woda nie może być za twarda, nie może być za miękka. Potrzebujemy wody, która ma około 120-140 ppm, czyli wszystkich rozpuszczonych cząsteczek w wodzie, minerałów, żeby wydobyć cały smak z kawy i żeby nie była za kwaśna, ani za gorzka. Potrzebujemy również kawy, którą już odważyłem przed chwilą. Jest to kawa z Etiopii, którą trzeba zmielić dosyć grubo. Dziękuję. Kawa jest zmielona dosyć grubo. Teraz sypujemy po wlaniu wody z Chemexa oczywiście. Sypujemy kawę do filtra i możemy zacząć zalewać. Teraz będzie nam chodziło o to głównie, żeby równomiernie rozprowadzać wodę wśród kawy, żeby nie było żadnego kanałowania, przez które woda mogłaby przechodzić, a nie przez kawę. I kawę będziemy tak parzyć przez około 3 minuty. W odpowiednich odstępach. Teraz robię preinfuzję, czyli tak naprawdę zaczynam wstępne parzenie, żeby kawa się namoczyła, żeby odgazowała, jeżeli jest bardzo świeża. Teraz tak naprawdę zaczyna się parzenie, w którym kawa wydobywa z siebie wszystkie kwaśne nuty, wszystkie też słone i zaraz będzie się to zmieniać w słodycz. Kawa po słodyczy będzie wydobywać następnie gorzkie nuty, niestety. Dlatego trzeba zbalansować tą kawę, żeby nie była ani za kwaśna, ani za gorzka. Żeby była w punkt jak najbardziej słodka. Jeśli chodzi o zawody, to w taki sam sposób się odbywały? Wyglądało to tak, że startowały po 3 osoby i 2 osoby przechodziły do następnej rundy. Chodziło o to, że mieliśmy 15 minut i musieliśmy zaparzyć tą samą kawę w tym samym urządzeniu. I sędziowie później oceniali nasze kawy i wybierali 2 najlepsze spośród 3. Czy konkurencja w Berlinie była dość wysoka, na wysokim poziomie? Tak. Muszę przyznać, że startowali tam również homebariści, czyli bariści, którzy parzą sobie kawę w domu, ale zazwyczaj oni mają o wiele więcej czasu na parzenie, na eksperymentowanie z kawą, więc mogą. Często też są takimi czarnymi koniami zawodów. Czemu akurat barista? Czemu akurat tą ścieżkę wybrałeś? Czy coś cię skłoniło do tego? Czy wcześniej coś widziałeś, jeśli chodzi o jakieś art na kawie? Tak, w sumie zaczęło się od tego, że szukałem pracy na wakacje, jak byłem w liceum. I znalazłem pracę, gdzie mogłem pracować sobie przy morzu, z kawą. Z ludźmi, że fajna robota w sumie, więc tam też zacząłem parzyć kawę. Nieumiejętny sposób oczywiście. Dalej zacząłem się tym interesować, jakby zrobić, żeby kawa była lepsza. I tak trafiłem na rynek specialty, w
dzięki któremu wiem, że kawa może być naprawdę dobra i tak zacząłem się rozwijać. Czyli jesteś samoukiem, jeśli chodzi o parzenie w taki sposób kawy? Myślę, że dużo mi pomogły filmiki na YouTubie, z internetu. Jest bardzo dużo materiałów na ten temat w internecie, z których można się nauczyć. I później zacząłem też jeździć na zawody, na których poznawałem ludzi i też wymienialiśmy się doświadczeniem. Czy kolejne zawody będziesz brał udział? Na pewno tak. Najbliższe zawody to będzie pewnie z Ligi Pro Infuzji, Liga Baristów Polskich, gdzie startujemy w konkurencji Latte Art oraz Cup Tasting, gdzie musimy rozpoznać kawy, które mieliśmy ułożone najpierw na stole. Wymieszali nam i musimy je postawić w odpowiedniej kolejności. A dalej zobaczymy, co czas pokaże. I dalej co z naszą kawą? Dalej muszę wyjąć filtr. Tak zaparzoną kawę musimy zamieszać, żeby wyrównać wszystkie poziomy ekstrakcji. I tak możemy podać naszą kawę. Warto próbować ją w niższych temperaturach, jak trochę ostygnie już, gdyż wydobędzie więcej walorów smakowych. Tak naprawdę to tak. No jest dobra. Cieszę się bardzo. No na pewno może być takim szokiem, że może być kwaśna ta kawa. A jest to naprawdę, zazwyczaj kwasowość kojarzymy jako źle, złą rzecz w kawie. Chodzi o to, że kawa jest owocem, który rośnie sobie w tropikach i nie chcemy wypalić tej kawy, która będzie smakowała węglem, tylko żeby zachowała swój aromat owoców. Skąd pochodzą te ziarna? Jeszcze raz. Te pochodzą akurat z Etiopii, gdzie kawy są bardzo delikatne w smaku, czuć w nich dużo cytrusów oraz moreli. Czy zawierają dużo kofeiny w sobie? Akurat metoda przelewowa wydobywa trochę więcej kofeiny niż espresso, aczkolwiek na pewno nie jest to tak mocno jak robusta, która zawiera dwa razy więcej kofeiny, bo przypomina, że to jest czysta arabika 100%. Jako mistrz świata w tego typu parzeniu kawy uważasz się, że u ciebie jest najlepsza kawa w Płocku? W Płocku tak, myślę, że tak. Jesteśmy jedynym takim lokalem, gdzie w Płocku można napić się dobrej kawy. Ale konkurencja jest bardzo wysoka, jeżeli chodzi o poziom Polski, czy też Europy. Wydaje mi się, że jest wiele miejsc, gdzie można wypić dobrej kawy. Miejmy nadzieję, że niedługo się też spotkamy, gdzie pokażesz nam, jak piękne wzorki zrobić na kawie. To będzie nasz kolejny program. Zapraszam serdecznie.